Siema, witajcie. To już jest trzeci odcinek. I co ja teraz miałem zrobić? Chwilę. Muszę zobaczyć w dzienniku. Dziennik. Elixir Ratli Tris. Wszyscy pozostali mają się dobrze. No to może pochodzę po... Pochodzę po zamku. Aż sprytnie to wyszedłem. Zdaje się, że Wiedźmini zawsze lepiej machali mieczem niż pędzlem. No. Pokażmy to. A, dobra, taki. Idziemy. Wyjdziemy sobie na dziedziniec. Plusem tej gry jest właśnie to, że tak szybko się załadowywuje i no... to wczucie się w grę, ta immersja pozostaje. Iść. Może mapka, zobaczymy. System, mapa. Muszę kogoś znaleźć do opcji dialogowej, bo i tak muszę albo znaleźć ognisko, albo kogoś tam, żeby mieć opcję dialogową. Gdzie tu mogę iść? Gdzie nie mogę iść? Raczej tu nikogo nie spotkam. Stąd przyszedłem, no nie? Albo i nie? Nie, jestem. Stąd, z tych schodów. Jesus Christ. Da się zadzwonić, da się. Jestem jakby tu powiedzieć uwięziony. Nikogo tu nie ma. Obeczko. Jagody, krzesiwo. Tu nikogo. Znowu muszę wchodzić do tej twierdzy. Dobra. Teraz trzeba się skupić. Trzeba się skupić na zrobieniu. O, tam jakiś ziomek. Trzeba się skupić na zrobieniu tego eliksiru. Bo nam tu ta babka dednie. Tak? Gdzie jest ikona fiolki? Tu jest ikona fiolki. Lekarstwo dla Tris. I teraz co? Kalcjum mam. Mam wszystko. No niby wszystko mam, mieszaj. A nie, tu czegoś jeszcze nie mam? Nie, a tu się samo ułożyło, aha.
Pazur, jaskółcze ziele, kalcjum, biała mewa. Wszystko. Vitriol. Substancja specjalna mięsa. Do pokoju Tris, spoko. I klepsydra. No, wstawaj ziomek. Palenisku. Tu pewnie też mogłem medytować przy tym palenisku, zaraz zobaczymy. Gdzie ty lecisz? LOL. No, też mogłem wejść w tryb medytacji. Gadaj z Wesemirem. Tak? Czy oprócz nas są jeszcze inni wiedźmini? Kiedyś były jeszcze dwie wiedźmińskie szkoły, ale już dawno o nich nie słyszałem. Wszystkich, o których mi wiadomo, już poznałeś, z wyjątkiem Berengara. Znałem go? Chyba nie. Zawsze był zamknięty w sobie i chodził własnymi ścieżkami. Tak naprawdę nikt z nas nie znał Berengara. Pamiętam, że regularnie uciekał z Kermoren, ale zawsze w końcu wracał. Dopiero po próbie traw zaakceptował swoje przeznaczenie i zabrał się za ćwiczenia. Czemu go tu nie ma? Nie wiem. Od dawna nie miałem z nim kontaktu. Bywaj. To bywaj. Może warto zająć się wiedźminie Besenga, Bese, coś tam. Ale gdzie? Dobra, może tam kiedyś w przyszłości. Gdzie był ten pokój tej babki? W górze. Tak, na górze. Gdzie on? A, za tymi drzwiami. Chwila. Jestem znowu. Zmęczyłem się. No, dla was to było parę minut. Nie, minut. Było urywek sekundy. No, bijesz do góry. Tu nie? Ja tu chyba. No miała pokój na samym końcu. Jest kufer jakiś. A przecież tu wszystko sprawdzałem to. Gdzie mam? Nie, to nie jest jej pokój. Jej pokój był tu? No, chwila. To jest Eskel. Może jego się spytam o tego Besemira, jak on tam miał. Potrzebujesz czegoś, wilku? Mam kilka pytań. Słucham. Widzę, że dobrze się czujesz. Powiedz mi, żeby się już Leo. Bylibyście w stanie przeprowadzić mutację Leo przy pomocy Tris? Być może. Nie wiem. To trudna sprawa. Nigdy nie pokazaliśmy Tris laboratorium. A ostatnie mutacje przeprowadzono wiele lat temu. Jeszcze przed bitwą. Wesemir powie ci więcej na ten temat.
Myślisz, że Triss nie wykorzystała swojej magii, żeby dostać się do laboratorium? Szanuję nasze sekrety. Poza tym wiele dla nas zrobiła. Dla ciebie. Mówiąc krótko, ufam jej. W takim razie nie rozumiem, czemu nie pokazaliście jej laboratorium. Triss chciałaby wykorzystać nasze sekrety, żeby czynić dobro, leczyć ludzi i tym podobne. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Jednak to nie takie proste. Znasz historię o gnomie Alfredzie Nablu? Eskel, straciłem pamięć. Jak wszyscy z jego rasy, był niezrównanym wynalazcą. Po wielu latach pracy odkrył materiał o niesamowitych właściwościach. Miał on służyć głównie do prac w kopalniach i kamieniołomach. Alfred, mimo że niewątpliwie był geniuszem, nie przewidział, do czego jeszcze może posłużyć jego wynalazek. Inni szybko skojarzyli, że substancja wyrywająca z ziemi najtwardsze kawały granitu może też burzyć mury zamków. Byli też tacy, którzy zastanawiali się nad wykorzystaniem jej w walnej bitwie. Rozumiem, do czego zmierzasz. Co się stało z Alfredem i jego wynalazkiem? Czarodzieje nie dopuścili do rozpowszechnienia tego cudu. Alfred popełnił samobójstwo, a jego pracownia spłonęła. To fajnie. Możesz powiedzieć mi coś o eliksirach? Bazą alchemiczną jest alkohol. Im lepszy, tym czystszy i bardziej wartościowy eliksir ci wyjdzie. Alkohol. Widzę, że dobrze się tu czujesz. Zawsze wolałem zbrojownię od laboratoriów alchemicznych. Wesemir, mimo iż zawsze powtarzał, jak ważne są eliksiry, nie zna się na tym najlepiej. W końcu jest instruktorem szermierki. Stara się nam przekazać wszystko, czego go nauczono. A to było parę ładnych lat temu. Ja nie lubię się paprać w tych wszystkich proszkach, grzybkach i innych świństwach. No cóż, nie każdy to lubi. Pokój. No gdzie jest ta kochana Triss? Ja cię kręcę. Nie. Będę łaził po tym zamku i szukał jej. Ja cię kręcę normalnie. Pokój wieczorny. Nie ma tu Triss, ale tu jest Lambert. Witaj ponownie. Leo powiedział, że prawie cię pokonał. Kiedy nadeszła ta piekielna burza, ćwiczyliśmy szermierkę na grzebieniu. W pewnym momencie tak mi szarpnęło medalionem, że prawie spadłem. Smarkacz to wykorzystał. Miał potencjał. Potem zjawiła się Marigold, cała roztrzęsiona. Bredziła, że mamy iść śladami gonu, że to ważne. I to podobne. Wesemir się zgodził. Zawsze miał do niej słabość. Resztę znasz. Nie lubisz Triss? Za bardzo zadziera nosa. Co sądzisz o bandytach? To byli jacyś amatorzy. Gdyby nie wsparcie maga i przerazy, załatwilibyśmy ich z zawiązanymi oczami. Jednak mieli maga i przerazę. Zabili Leo i okradli nas. Masz rację, wilku. To poważna sprawa. Musimy ich dopaść za wszelką cenę. Bywaj. Tu szukałem tej skrzyni chyba, nie? No, uzupełnili. Gdzie ta Triss ma pokój? Ja cię kręcę. Tu? Biblioteka. To na pewno tutaj nie ma pokoju. Idź tu. No tu chyba był ten pokój Triss. Może was zastanawia, czemu tak chodzę dookoła. No, chcę tak obejrzeć całą lokację. Gdzie powinienem iść? Tu do góry.
mówić, że... A tu jest Triss. Gdzie jestem? Oko przerazy. Nie, tu gdzieś jaskółka, nie, woda w butelce, nie. Puszczyk, nie. Biała mewa to było. To, fuck. Dziękuję, Geralt. Mam nadzieję, że ten eliksir pomoże. Miałam straszne sny. Śniło mi się, że Lambert jest ze mną. Wpatruje się we mnie i mówi: tylko mi tu nie umieraj, Marigold. Przecież jesteś przemądrzałą wiedźmą, która wszystko wie najlepiej. Och, Geralt, tak się cieszę, że cię widzę. Z czego się śmiejesz? Cieszę się, że lepiej się czujesz. Wiem, że powinniśmy już ruszać, ale mam ochotę jeszcze pożegnać się z Kermorin. Dotrzymasz mi towarzystwa? Z przyjemnością. Chcę pobyć tu jeszcze chwilę. Nie powiedziałam ci jeszcze, jak bardzo się cieszę z twojego powrotu. Kiedy cię zobaczyłam, emocje, uczucia, które starałam się stłumić, wróciły ze zdwojoną siłą. Wybacz, Triss, ale nie jestem jeszcze gotowy na rozmowę o przeszłości. Oczywiście, nie powinnam naciskać, to pewnie te emocje. Na moc, zachowuję się jak nastoletnia dziewczyna. Dobrze, wróćmy do teraźniejszości. Rozmawiałam z Vesemirem. Powiedział mi, co się stało. Jest mi strasznie przykro. Zawiodłam was. Wybacz mi. Nie ma nic do wybaczenia. I bardzo nam pomogłaś. No, bądźmy idealistami. Radość, której doznałem na wieści, że żyjesz. Ciężko porównać z jakąkolwiek inną. Muszę się chyba, że z taką jak w tej chwili, gdy patrzę na ciebie. Geralt, tak bardzo tęskniłam. Chodź, sprawdzimy, czy to rozpadające się najlepsze łóżko w Kermorin jeszcze się do czegoś nadaje. O kurde. Co to jest? Geralt, byłeś wspaniały. Fucking shit. Jak zwykle. Jak zwykle? Ty naprawdę nic nie pamiętasz? Niestety. Jak się skończyła walka? Włamali się do laboratorium, zabili Leo, ukradli mutageny i uciekli. Biedny Vesemir. Ożywił ją. Kolejny z jego wychowanków zginął przedwcześnie. Czekaliśmy na ciebie z pogrzebem. Dziękuję. Co do waszych osławionych mutagenów... No tak, no to jest Wiedźmin, no. Konsekwencje pierwsza mogą być książka, pierwsze dwie strony... Nie traćmy więcej czasu. Chyba, kto że czyta, chcesz ten wie. Spytać. Kto czytał, ten wie. Możesz mi powiedzieć coś więcej o czarodziei? Mogłabyś mi przywrócić pamięć, że... O konserwaniu ruszymy, mam jeszcze coś do rozumienia. Możesz mi powiedzieć coś więcej o czarodzieju, który obrabował laboratorium? Przede wszystkim jest bardzo potężny. Doskonale kontrolował moc zaczerpniętą z kręgu. Być może rośnie nam drugi wilk. Kto? Nieważne. No, ja przepuściłem. Przy okazji dzięki za wsparcie wtedy na dziedzińcu. Chciałam cię nauczyć pewnej przydatnej umiejętności. Dobra, idziemy na ten pogrzeb, czy nie? Geralt, może... Chwila. Mogłabyś przywrócić mi pamięć? Nie wiem. Musiałabym cię zbadać. Zresztą istnieje duża szansa, że pamięć wróci sama. Najlepszym lekarzem jest czas. Jak duża szansa? Naprawdę trudno powiedzieć. Badania umysłu są skomplikowane. Gdybym wiedziała, co spowodowało utratę pamięci, byłoby znacznie łatwiej. Cóż, teraz nie ma czasu na badania. Geralt, możemy już iść? Zanim chwila ruszę, była ona jeszcze tam... coś do zrobienia. Chwila. Wrócę, jak będę gotowy. Dobra,
A, nice. Geralt, no dobra, już idziemy na pogrzeb. Ruszajmy. Nie dajmy Wesemirowi czekać. Chodźmy więc. Leo. Nie wiemy, skąd przyszli bandyci, ani kto za nimi stoi. Podróżując w grupie, będziemy zwracać uwagę, a rozdzielając się, szybciej odnajdziemy ich ślady. Udam się na zachód. Mam tam trochę kontaktów. To ja idę do Kedwen. Chyba, że ktoś jest przeciw. W porządku. Gdzie ja mam się udać? Pójdziesz na południe, do Temerii. Król Foltest ma wobec ciebie dług wdzięczności. Kiedyś odczarowałeś jego córkę. Może tam natrafisz na jakieś ślady. Triss, co zamierzasz? Spróbuję z tym odczarowaniem to były... Wpływy. Jak się czegoś dowiem, skontaktuję się z Geraltem. To było z tą strzygą chyba, no nie? Tak mi się zdaje, że to był ten król. Postaram się jak najszybciej zebrać informacje i odnaleźć cię w Wyzimie. Triss. Nic nie mów, Geralt. Nie znoszę pożegnań i jeszcze się rozpłaczę. A nie ma nic bardziej żałosnego niż płacząca czarodziejka. Oj tam. Nie daj się zabić. Drugi raz tego nie zniosę. Żegnaj, Geralt. Ja, a ja muszę z buta. Do zobaczenia. Ej, nie ruszy ustami. On może to pomyślał. O... jego wiedźmińskie tajemnice. No nie, nie, no on musi z buta jechać. No ja się tak nie bawię, no. Fuck, tak daleko do Wyzimia. Klasycznie, w cztery strony świata. Geralt do Wyzimy. Tamten na zachód, ten L coś tam. Nie pamiętam, jak oni mieli na imię. Tak, teraz się zacznie prawdziwy gaming. Może jakieś tutaj te znajdę. Poboczne. To by było nawet fajne, jakby jakieś poboczne misje tutaj znalazł. No, szybciej. Karolino, jestem zmęczony. Już niedaleko, zaraz będziemy na miejscu. Ach, ta imitacja trawy. Zimno mi. Kupię ci ciepłe mleko z miodem. Chcesz? Tak, chcę mleko. Mleko z miodem. Co to za psy? Co to za oczy? Jakie psy? Zjadają kogoś? Zrób dokładnie, co ci powiem. To bardzo ważne. Biegnij najszybciej, jak potrafisz do karczmy. Nie oglądaj się za siebie. Zrozumiałeś? Te psy są złe. Nie. Fucking shit, ale biegną. Niech zgadnę, teraz będę Geraltem i będę musiał ich powstrzymać. To ja już sobie chcę. Tak, na tym. Co jest? Zamykaj bramę! Bestia! Bestia atakuje! Alarm! Miałam mu mleko kupić. Geralt,
Melitele cię zesłała. Za bramą jest kobieta. Psy zaraz ją rozszarpią. Zrób coś. Ratunku! Nie! 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 Nie waż się otwierać bramy! Bestie wpadną do środka! To prawda. Te psy są bardzo niebezpieczne. Nie pochodzę stąd, ale widzę, że jesteście bardziej potworami niż ludźmi. Odsunąć się! Sam ją uratuję! Stój! Nie poradzisz sobie sam. Niech cię szlak! Wszyscy zginiemy! Dobra, jedziemy z nimi. Chcę. Jechać z pieskami. Tak jest. Co to było? Ani chybi magia. To bestia! Co, znowu? O Jezus. Oto nadchodzi czas miecza i topora. O Jezus. Białego zimna i białego światła. Czas szaleństwa i pogardy. Ted Neyret. Czas końca. Świat umrze wśród mrozu, a odrodzi się z nowym słońcem. Odrodzi się ze starszej krwi. Fajna. Z zaszanego ziarna, które nie wyciągnie. Oczywiście widok fajny. Znaczy się za tą... To wróżba Itliny, stara elfia przepowiednia. Mam nadzieję, że nic mu się nie stało. Oby. Wygląda na to, że ocalił nas przed bestią. Tak. O, Alvin poczuł się lepiej. Znajdę kogoś, kto się nim zajmie. O, Alvin się poczuł lepiej. Nie powinien zostawać bez opieki. Tymczasem zatrzymamy się w karczmie. Poczekaj chwilę. W trakcie podróży natknąłem się na zdziczałe psy. Były inne niż te tutaj. Mam na myśli coś więcej niż zieloną sierść. Wiesz coś o nich? Zdaje się, że terroryzują wioskę od jakiegoś czasu. Co kilka dni kogoś zabijają. Przewodzi im wielki pies, czy też może wilk. Nazywają go bestią. Może znajdzie się ktoś, kto zapłaci za zabicie bestii. Wiedziałam, że będziesz chciał się tym zająć. W końcu taka jest rola wiedźminów, prawda? Ale dość już o potworach. Co cię tu sprowadza? Szukam mężczyzn z broszą w kształcie salamandry. Nie widziałaś może kogoś takiego w okolicy? Cii, nie tak głośno. Faktycznie był tu ktoś taki, ale wieśniacy dostają szczękościsku na samą wzmiankę o nim. Może Wielebny będzie wiedział. W sprawie bestii też najlepiej udaj się do niego. Tak zrobię. Chciałbyś mnie o coś zapytać? Na Trusolomandy, to dla mnie bardzo ważna sprawa. Wiesz coś o nich? To właściwie to skąd mnie znasz? Co robisz w tej wiosce? Co się stanie teraz z Alvinem? Tak właściwie to skąd mnie znasz? To ja, Shani, nie poznajesz? Co się z tobą działo? Słyszałam, że zginąłeś podczas pogromu w Rivi. Niestety straciłem pamięć. Moje wspomnienia ograniczają się do kilku ostatnich tygodni. Obawiam się, że nie mogę ci pomóc. U nas na północy neurologia jest jeszcze w powijakach. Słyszałam jednak, że czasami pamięć wraca. Nie jest tak źle. Zaczynam się powoli przyzwyczajać. Z niechęcią przyznaję, że czarodzieje są w tej dziedzinie skuteczniejsi. Może któryś z nich mógłby ci pomóc. A ty jesteś kim? Co robisz w tej wiosce? Jestem w drodze do Wyzimy. Będę walczyć z zarazą Katrion w szpitalu Lebiody. Kiedy z jakimś medykiem czy coś? Jak skończę pomagać ofiarom sfory, nie mogę ich tak zostawić. To zajmie trochę czasu, ale bez pomocy połowa z nich umrze. Co się teraz stanie z Alvinem? Nie wiem, na razie będę się nim opiekować. Może ktoś z wioski zechce go przygarnąć. To rezolutny dzieciak, na pewno ktoś się znajdzie. Chciałbyś mnie o coś zapytać? Tamten się tam... Bywaj. Nie, dobra. Tak, i tutaj... Jak wstał! Dobra. Tutaj zakończę odcinek, bo pewnie już trochę trwa. A jak zwykle nie mierzę czasu. Więc następnym razem spotykamy się tutaj, w tym... Przed bramach Wyzimy, tak? Dobra, nieważne. Obrzeża Wyzimy właśnie. Także na razie.